Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w szóstym odcinku ze Sniper Elite V2. Sobie teraz przypomniałem nagle, że nie nagrywałem już od soboty Snipera. To sobie pomyślałem, ano dzisiaj będzie Sniper. Nie wiem, chyba nie dam rady już dzisiaj nagrać Gothica. Prędzej jutro spróbuję, po drugie nie mam dzisiaj aż tak bardzo czasu na nagrywanie, więc dzisiaj będzie tylko Sniper. Od Fify sobie robię taką przerwę, bo teraz będę próbował poza nagrywaniem przejść tą 10. ligę. I jak już będę w 9., ewentualnie jeżeli będę już przekraczał awans, to wtedy będę nagrywał dla was jak najbardziej tą Fifę, żeby pokazać wam, że rzeczywiście przekroczyłem limit awansu. I być może nawet jeszcze bym dał radę wspiąć się wyżej. Ale my tu bardziej wojennie się wczujmy w rolę snajpera. Ja sobie tutaj ogarnąłem wszystko. Zaczynamy. Okej, okay, misja. Dostań się do kościoła. Przedostań się. Okej, okay, i teraz tak. Trzeba uważać. Słyszałem podobno o jakiejś nowej inicjatywie, że tam czas się wybić, nie wiem. Nie wiem, czy to w ogóle wypali, ale miejmy nadzieję, że może pomoże tym jeszcze mniejszym. Chociaż nie wiem, czy mnie by się przydała taka pomoc, bo ja już w tym trochę siedzę od półtora roku, więc nie czuję takiej jakby potrzeby, chociaż zawsze mogę się tam dopisać do komentarzy, ale co to mi da? No może mi wpadnie parę subów, ale od tak po prostu za nic nie wpadnie mi nic. Oczywiście ja codziennie dostaję tam parę subskrypcji, może paręnaście. Zależy oczywiście od tego, co wrzucam na kanał. Tam następny. Te kurde, bo nas jeszcze wykryje skurczybyk. Dobra. No i teraz jakoś fajnie by było się dostać tam bez wykrycia, choć już się daliśmy wykryć. Ała! Dostałem bombę na ryj. Tak nieładnie. Tak przecież nieładnie, wiesz? Zaraz dostaniesz karę. Zaraz zostaniesz snajperom po twarzy. Ci to od razu gwarantuję. O, koleś chyba chce tu zejść. Koleś tu zaraz zejdzie. Oj, koleś po tobie. Oj, teraz dostałeś za swoje. No i teraz będziemy mieli trochę problemów. Ale no cóż, jak dla snajpera, on da sobie radę ze wszystkim. Moment. Po tobie! Co mi będziesz granatami rzucał? Tylko odsuń się i tak. Ło, pierdykło. Pierdykło trochę, ale żyjemy na tyle dobrze. A lecimy! Trzeci kill! Bezbłędny. Następny. I czwarty. Łanie po bandzie z garnka dostał. Jedziemy ich na koksie. Który jeszcze? O, następny. Do kolejki i do strzału. Pentakill. Super, normalnie podjar. Okej. Przeładuj broń szybciutko. Tak, kto jeszcze? Może jeszcze Hexakill, co? Jep, po twarzy dostał, jeszcze garnka było słychać. Dobra, starczy. Okej. No, był Hexakill, mianowicie bezbłędny. Okej, okay, a teraz tak, trzeba uważać, bo coś czuję, że tutaj... O, właśnie, właśnie, mamy tutaj snajpera, który może nas tutaj ładnie wyro... O, wykończymy go, kiedy dojdzie do tego właśnie momentu, moment. O, pięknie. O! O! Pięknie. Trzeba ich zabijać wtedy, kiedy będzie właśnie dzwon bił. To jest wtedy najlepszy moment. Gdzie jeszcze jacyś wrogowie są? Mo.
moment. O ile gdzieś w ogóle jeszcze są. O, jest, jest. O, trafiłem go. Ciekawe. Tylko spodziewałem się bardziej spektakularnego wykończenia, ale może być i tak. Dwa kafle żeśmy zarobili. O, o. Tu trzeba uważać na czołga. Bo czołg tutaj będzie bardzo chętny na strzelanie z kul. O właśnie, to jest najgorsze. Gdzie ty masz ten słaby punkt, czołgisto? Dobra, my tu obmyślimy plan zdjęcia tego czołga na cacy. Spokojnie. Nasz snajper jest gotowy zawsze i wszędzie na rozpierdol. Okej. No tutaj trochę dymi, no straż pożarna by mogła przyjechać, ale no w takich czasach, kiedy kurde Deutsche atakują takie miejsca, no to bitch please. Dobra, teraz znajdziemy ten twój słaby punkt, się z tobą. O, jest. Oh yeah, motherfucker! Cink! I rozdupcyłem. O, dużo kasy. Dobra, to może teraz przeszukamy te ciała. Powiem wam, całkiem nieźle mi to poszło. Raz mi się tylko oberwało od snajpera, ale to jest tylko taki mały, niepotrzebny atak. No i tak przegrali wszyscy życie. No ładnie, dostajemy amunicję, tak nie wiem za co. Sprawdźmy górę, bo może w niej coś być. Tylko z pistolem, wiesz, rozważnie, bo jak mi pójdziesz na Hama, Beckhama, no to kurde, nie, kolego, tak się bawić nie będziemy wtedy. Ale naprawdę Juventus mnie rozczarował i to totalnie. Już poszedł cały w pizdu, zarobiłem z 37 kafli. No i powiem wam, ładnie mi się udało ich ubić, jeżeli chodzi o interes. No, tam w większości poszło nie, za niecałe 1000, ale niektórzy poszli za 1, 3, 4 kafle, a Pirlo poszedł akurat za 17 kafli. Słyszeliście? 17 kafli. Koleś był tak hardkorowy, że aż tyle zapłacił. No ja się oczywiście ucieszyłem, no bo tyle kasy mi wpadło. Teraz wiecie, strach mi jest tej kasy szybko już wydawać, bo wolałbym zaoszczędzić. Ja nie jestem taki kurde jak inni youtuberzy, którzy no dostają kasę, no i se mogą kupować końców, a końców, ale lepiej jest jeszcze oszczędzać, dlatego aż mi się nie opłaca też z drugiej strony otwierać tych paczek, choć tam są dobre karty. I to jeszcze w taki... O, prawie by mnie tu wykryli. Ale mają farta. O, inaczej by ze mną zadarli. A jak ktoś ze mną zadrze, no to już kończy marnie. Dobrze. To teraz musimy się zająć kolejnymi nazistami. To najlepiej jak jest wykorzystywać ten bijący dzwon. To wtedy, o właśnie, no kurde, akurat teraz. No bibi ten dzwon. O. Nie słyszał. Moment. O, to ja to robię na szybko, bo kurde, nie chcę się ujawnić. O, następny. Następny. Moment. Nie, tu trzeba szybko z nimi. Dobra. Kto następny tu podejdzie? Nie, tu nie ma już amunicji. Aha, czyli dzwon już skończył się bić. A to znaczy, że wrogowie zostali wytępieni. A tu jeszcze nie byliśmy. W tej... po tej stronie pomieszczenia. Może jakaś sztabka złota, hm? No, już mam chyba około 30 sztabek. Bo sobie postanowiłem, że poza nagrywaniem cofnę się do początku i będę szukał sztabek. Ale nie, tutaj nie, tutaj właśnie byśmy się cofnęli. Ale dalej biją dzwony. Ciekawe dlaczego. Może ktoś tu przyszedł jednak. A, sprawdzimy.
A nie no, wszyscy tu są wybici, to nie wiem o co tu chodzi. Okej, dobra. Obserwować, bo mogą tu jeszcze kampić się. Ryci. No, wykrył mnie snajper. Ty już dostajesz na twarz taką mini bombkę. Tak, taką jak ta właśnie. Ładnie. Oj, chyba mnie nieco wykryło. Albo i nie. Zaraz zobaczymy. A, chyba jednak. No ale wywalone, idziemy teraz tutaj. Chociaż jak to jest? Tak, idziemy, nie? Dobra, teraz warto by było się nieco schronić. Kurde. Gdzie ten czołg ma? Orzesz. Dobra, wciągaj karabin, bo tutaj mogą nas zaskoczyć. Albo z tej strony pójdą. Nie wiem jak to będzie z nimi. O, już się znosiło na to, żeby mnie wykryć. Dobra, nie widzą mnie dalej. Opanujcie nerwy. Zaraz będę spokojnie was powoli wybijał. No gdzie wy mnie widzicie? Moment, powybijamy ich tu po kolei wszystkich. O, jak dostałem na twarz. No, to teraz mamy problem. Nie, to było nieskuteczne posunięcie. O, koleś. Aha, o, fajnie, że mnie tutaj dalej widzisz. No i teraz sobie czołgista odjechał nieco. O, ale widzimy jego słaby punkt. Co ty robisz? No kurde, chciałem strzelić. Moment, może tutaj. Może tutaj nieco trafimy. No i teraz się wraca ten czołg pieprzony. Ała. No patrzcie, robi mi na złość. No i teraz w lol. Aha. Fajnie, że zabija swoich przy okazji. No. No czadersko. Ej, ten czołg jest jakiś porąbany. Ej, no bo mnie zaraz tu rozdupi. Czołgu. O, dobra. Poszło. O to mi tylko chodziło. Teraz tylko jeszcze ich tu porozwalać, no. Ile to jest roboty ich zniszczyć, no. No nic praktycznie to jest. Czekajcie, rzucę taktycznego granata. Tylko gdzie oni są? Dobra. Pizgnie i to mocno. No. O, jak dostał. No kurde, patrz, ile ja musiałem z tego pistoletu wykończyć. Dobra, ale teraz widzę, że jeszcze parę osób. Co jest do cholery? Jeszcze jeden czołg, czy co? Moment, tam jesteś. No ty. Ło! Jak dostał. Kurde, nie wiem co z moją celnością teraz było, ale to było marne rozegranie. A, podszedł jak debil, no i zginął. No i dostał za swoje. Sam chciał. Sam tego po prostu chciał. Jeszcze ktoś? Moment, może jakiegoś snajpera wychwycę.
Bo gdzieś ktoś tu na pewno kampi. Dobra, sprawdzimy górę. Jeśli łaska. No, góry nie sprawdzimy, bo się tam nie dostaniemy, więc... No nie ma co się prosić o to. Dobra, gdzie jeszcze? Gdzie ktoś mnie jeszcze widział? A tam jesteś, czekaj. O, flery dostaniesz tam, nie wiem. Podobne miejsce, ale byle. O. Tam mamy snajpera, nie ma. O! Dostaliśmy achievement. Ale to taki poboczny bardziej. Ale tak też jest dobrze. Dobra, przeszukujmy ciała. Bo się to przyda. Mają jakieś magazynki do czegoś. A czołg ładnie rozdupiony. Może mało końców dostałem. Lecz punktów. Ale tyle też dobrze. Nie ma co narzekać. Dobra, sobie normalnie na kucaku idziemy. Jakby gdyby nigdy nic. Ale co tam jest? O co chodzi? O co kaman? Te kurde, nie strzelać mi. Moment, może tam podejdziemy po prostu. Nie wiem. Bo tam coś mi wskazywało, ale no właśnie nie mam pojęcia za bardzo co. O, tam widzę. O, dostaniesz na twarz. Jeszcze jeden tam jest, bodajże. Gdzie strzelasz? Te kurde, trochę ich tu jest. O, pudło. Dobra. Oj, rzucają tymi granatami, rzucają. No kurde, spamią tymi granatami jak jakieś niedorozwoje. Zaraz zostaną, no mówię wam, zaraz zostaną. O, to będzie mocne. Nie ma co. No i oczko pięknie, co? Myślałem, że oczko rozdupi. Ale dobra, też może być. Dobra, gdzie? Gdzie mi... O! To było ekstremalne zabicie. Dobra, który tam następny prosi się? Oj, nieładnie! Haha, double kill! No... Od razu double kill bez pieprzenia się. Nie, uciekł za szybko. Znaczy za daleko. Dobra. Tutaj bodajże chyba mieliśmy podejść, bo może coś tu jest. A ja tylko ślepy może jestem jeszcze w dodatku. Nie, może jakaś sztabka złota mi się tu znajdzie. Tu na pewno nie wejdziemy za Chiny. Ale już sprawdzimy. O, tu coś jest. Właśnie to mnie zastanawiało, co tutaj może być, skoro mam tu podejść. Dobra, podeszliśmy sobie tutaj i co? I co w związku z tym? Aha, teraz tutaj, czyli takie buty. No, mogłem się w sumie spodziewać, że to tak będzie wyglądać. Okej. A co tutaj mamy, no? O, słyszę dojczów. Jak nic słyszę dojczów. I miej, że ten pistol w łapie. Nie daj Bóg cię zauważy, to od razu strzelaj. Dobra. Takie chce ci się zabawy urządzać. No to jeszcze nie wiecie, z kim zadarliście dojcze. No okej, dobra. I zbierasz heada. O, prawie mnie wykrył, ale mogłem celniej trafić. Ktoś tu jeszcze? Ktoś tu jeszcze przyjdzie? O, idzie. Oj, nieładnie. Takim być niespostrzegawczym. Jest pierwszy stopień do piekła, dojczu. Trupi dojczu. Dobra. Tu jakaś mapa widzę. Może lornetka nam pomoże. Ale ostrości nie wyłapie dobrej, niestety.
Dobra, dawaj złoczki. A nic już nam nie dasz. A to szkoda wielka. Dobra, tu nic nie znajdziemy raczej. Tylko grającą muzyczkę. Czyli bieda tak naprawdę. Idź z pistolem lepiej, bo to jest, wiesz, takie wąskie pomieszczenie i tu lepiej się przemieszczyć z taką bronią, a nie mi z tu taką snajperą pytuwą typową. Może tu wbijemy jeszcze na górę, może jakiś snajper się znajdzie, to go ubijemy. Uważać, uważać. Się tak rozglądam jeszcze. Wiecie, zawsze mnie może jeszcze coś zaskoczyć. Ale wątpię również, żeby coś takiego nastąpiło. Nie od razu, ale po jakimś może czasie się dam zaskoczyć. O, tu nie ma już schodów. Dobra. Czyli to było bez sensu, jeśli chodzi o to, ale chciałem sprawdzić, siłą rzeczy chciałem sprawdzić, czy tu nikogo nie ma albo czegoś. Żeby po prostu to jakoś, nie wiem, zaobserwować i przeszukać teren. Dobra, możemy iść już na dół. Bo tutaj raczej nic nie ma takiego przydatnego w tym miejscu. Ale to moment, to skoro tak, to chyba się trzeba już cofnąć. Bo nie będziemy tak na ślepo chodzić. Tu żeśmy już ubili tych dojczów. No to weźmy trochę, przesprintujmy. No i no, łazimy tak i łazimy napucanego. A już będzie lepiej jak nieco troszeczkę się... Kurwa. A ja mówiłem, że coś tu będzie kroczyć jeszcze. Aby nie, aby po swojemu, myślicie, że... Ja pierdolę. Co to było? Kurde, przecież ja nie widziałem tego dojcza. Kurde, giniesz! I ty też. Ile jeszcze was? Matka, kurde, Hitlera na urodziła. No, no, no. Dobra, prosicie się o manto, dostaniecie manto. Kurde, tacy są dobrzy, że nawet potrafią mnie zaskoczyć. Nie byle czym, ale... Jezu! O, dobrze. To było całkiem dobre. A, to tak naprawdę się wracamy już teraz. Aha. Ciekawe, do kogo to mówisz, ale okej. Pewnie do siebie. Te, no co, kurde. Chcesz się spalić całkiem. Człowieku, myśl trochę. Dobra, chyba trzeba ten ogień minąć. Teraz tu iść. No patrz, takie kretyństwo, że musiałem raz trafić w działko, a kiedy już traciłem tętno, to kurde w niego trafiłem. No, OP, OP. Ale dobra, przynajmniej mamy działko. Patrzę, czy nie ma jakiejś bryłki złota, ale chyba raczej nie będzie. Dobra, gdzie? Oki! Łe, te! Kurde, poniosło mnie. Myślałem, że sobie normalnie postrzelam jeszcze... Niech cię ogień podpali, to już w ogóle będzie odjazd. Ale ci napieprzają, jak nienormalni. Dwa za jeden! A no, koleś mi podszedł, ja myślałem, że nie zginie. Ale tu jeszcze dwóch zginęło naraz. No, 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 to było niezłe. Ale no to możemy raczej już przeskoczyć, panowie. Dobra, coś tu jeszcze? Czy mogę iść już swoją drogą? Dobra, tu mamy jakąś amunicję. Ale tu już jest full zapas. Więc tu nam nie będzie to potrzebne w zupełności. A teraz tam się kierujemy. No dobra. Może nieco zejdźmy. Jakaś sztabka czy coś? Nie, nie sądzę.
Chciałbym zaskoczyć tak fajnie. Ale no, no nie można, niestety nie można tak. Dobra, teraz odkucaj. Dobrze, bo wbijamy do świętego pomieszczenia, w którym oczywiście tutaj trzeba zachować powagę i szacunek, choć niekoniecznie dla dojczów. Moment, gdzie ten snajper? Albo ktokolwiek to tam był. Nie wiem, albo mi się zdawało, albo nas widzieli, ale kto go wie. Dobra, mam nowy cel. Zabierz zrzut. No, to zaraz postaramy się. Tylko cichutko. Cichuteńko. Pięknie, beautiful. Bardzo cichutko to zrobione. O, o, o! Ty kurde! Snajperski ciulu. A, no snajper jak nic. Zaraz zbierze kulkę. Down. Dobra, gdzie tam? Gdzie tam mi kampisz? Pudło, dobra, wykryłem już cię. Ach! Proszę. No. I już po sprawie. Teraz możemy iść dalej. Kto go wie, jeszcze mogą nas tu zaskoczyć. O, widzą tu mnie. A ja nie chcę tego. Gdzieś kolejny zwykły Deutsch. A tam mamy snajpera. No, te. Nie za bardzo kozaczymy. O, też mi trafiłeś, ale trafiłem w sam czubek głowy. Idioto. Co mi z tego, że raz mi się oberwało w piętę, jak ja i tak przeżyję. W przeciwieństwie do ciebie, trafiając tobie w heada, no. To raczej widzę nikłe szanse na przeżycie. Okej, wbijamy już na piętro. Więc będzie git. Zakładam, że tutaj będzie całkiem nieźle. O, uważaj, bo coś nam jeszcze może na łeb spaść. Jep, jak teraz śmiesznie się spinamy. Spinaliśmy. A no, taki jest jego styl. Dobra, teraz gdzie? Tam coś mamy? Nie wiem, coś leży? Nie. Dobra, idziemy dalej. Za cicho tu jest. Nie podoba mi się to. Wyczuwam zagrożenie napływające ze strony dojczów. To całkiem niebezpieczną czuję tu sytuację. No bo zaraz mogą nas natrzeć. Jak zawsze zresztą. Okej, znowu styl, śmieszna wspinaczka. Teraz tutaj. Spali nas ten ogień żywcem? Nie, ten nas nie spali, na szczęście, a to jednak jest dziwne mimo wszystko. Dobra. O, amunicja, moment. Najpierw amunicja. To się liczy. Okej. I teraz dalej. No wiadomo, coś tu znajdziemy. Pięknie. Dobra, to teraz już schodami myślę, że... do dzwonnicy tutaj się wspinamy. Okej, wieży kościelnej. Okej, co tam kombinujesz? Jakiś nowy model. Ciekawe. ZF4 telescopic sight. 4 times magnification. Nice. No time for a test drive though. Fritz had spotted me, as I'd known they would. No to przetestujemy tą zabawkę. No jest, ten zoom jest, rzeczywiście. Oj, nie ma mocnych na gewerkę. O, pięknie. Po prostu pięknie. I tutaj ma aż 7 magazynków. Aż 7 tych amunicji w jednym magazynku, świetnie. Okej, tylko szukać dalej tych dojczów. Naprawdę przydałoby się. Dobra, obserwuj teren dokładnie. Szczegółowo. O. Kto tam strzela? Kto mi tam strzela? O, też tak może być. Jeszcze jest szybko strzelna, więc to jest kolejny plus.
Te, gdzie? Gdzie mi tam będziecie namierzać? O kurde. Nie, to aż się opłaca położyć się. Tutaj to już nacierają ostro. Aż za ostro. Tam widzę tych dojczów. Oj, giniesz. Ładnie. Tu następny. I hedzik razy dwa. O, centralnie. Dobra, teraz namierzaj trzeciego. O, to było takie szybkie. Gdzie tym razem? Gdzie jeszcze? Tam jesteś. Proszę po tobie. W dziób dostałeś. Buła, łokieć, kołowrotek. Okej, jeszcze jacyś? Hardkorzy? Czy odpuściliście już sobie? Strzelają. Badasy. Dobra, tam jesteś. Czekaj, tylko muszę to ładnie wycelować. O, nawet nie zaczął strzelać, tylko stał i czekał. Aż dostaniesz mózg. Okej. Okej. Jeden z trzech Niemców przetrwanych. Teraz druga część. Zapowiada się całkiem ciekawie. Czekamy tylko na Dojczów. Chociaż tu już trzeba zejść, jak nie mam, tak? Tak, trzeba zejść na inną kampę. No dobra, to może biegiem nieco. Okej, dobra. Ło! Dobra, tu ostrożnie, tu ostrożnie. Mogą się zaczaić i mnie zaskoczyć po prostu. Gdzie strzelacie? Gdzie mi tu strzelacie? Coś mi się tu nie podoba. Dobra, tu się połóż. O, git. Ło ty. Moment. O to mi chodziło najpierw. Przecież on powinien zginąć. Jak nic. I kolejny hedzik. Dziękuję. Dobra, tam jeszcze jeden. No patrz. O, aż się nachylił. No i mi pomogłeś. Co mi zmieniłeś broń, idioto? Masz przeładować to. Wypadł mi stąd. Ło! Dostałem granatem w twarz. To nie fair. A tu ci. Jebne ładnie. No gdzie? Gdzie jeszcze? O kurde, nie, to trzeba się już schronić. Kurde, gdzie tak napieprzacie, ludzie? Opanujcie swe nerwy. Chyba tutaj gdzieś. No właśnie, tu idzie. Dobrze, w łepetynkę proszę. Aaaa, w ząbki zebrałeś. Do dentysty teraz. Chociaż z martwym trupem do dentysty już niemożliwe. Dobra, chyba jeszcze jakiś snajper. Nie, tutaj. Z działka na pieprza. I już dostaję w łeb. Nie ma dla mnie mocnych. Aż mu gały wystały. Jak kulki analne. Dobra, przetrwałem dwa z trzech. Teraz trzeba przetrwać ostatni. Przeładuj. Okej, gewerka spisuje się na medal. Zobaczymy, jak dalej będzie się spisywać. Jeżeli chodzi o następnych wrogów. No na Dojczów to działa, no nie ma co. Tylko jeszcze tutaj, o. Dobra, możesz mi się tutaj. O, czołga mamy. Dobra, teraz tak. Okej, działa. I czołg trzeci poszedł. Oj, słabo, Dojcze, słabo. Dobra. Macie coś jeszcze na swoją obronę?
Nic, tylko strzał w łeb. No, tradycyjnie. Dobra, teraz tu. Co mi kampisz? I tak cię przecież wykryję. A, idiota. Kampił tam, gdzie nie powinien. Czyli miał kiepską kampę. Mówiąc w skrócie. Raz kolejny. W dziób ponownie zebrałeś, dojczu. No. I chudo pachołki z Niemiec zginęły. A teraz trzeba... Wypadł mi stąd. Co wy se to myślicie, że se możecie tu biegać w moim otoczeniu? Nie ma mowy nawet. To lepiej teraz z karabinem zadupiaj, bo mogą nas tutaj ładnie wyskrobać. No tu możesz zlutować. A tu jakieś, nie wiem, Deutsche atakują? Nie, pusto. Dobra. To może nieco sprintujmy. Albo i nie. Teraz nie. Czyli nie możesz się położyć. No idiota. Dobra, gdzie? A tutaj, tu strzelasz. Wypieprzaj mi stąd. Gdzieś jeszcze jeden jest, tylko moment. Dobra. Ujawnij mi się, głupcze. Zginiesz i tak marnie. O, tam cię widziałem. No kurde, nie podoba mi się to. Dobra, gdzie strzelasz? Nie no, robią mnie w głupa, dobra. Jak chcecie. Żebyście potem nie żałowali, że was nie oszczędziłem. O, tam, gdzie tam jesteś? Tutaj. Jebci. Dobra, teraz gdzie? Gdzie jeszcze? Tylko teraz jak ja stąd zejdę? Dobre pytanie. Te! Jak ja mam stąd zejść? Ten moment. No ładnie. Double kill jak nic. Jeszcze jeden. No ładnie dostają. Teraz nie wiem jak tu zejść. Chyba źle to zrobiłem w takim razie. Albo jak, bo ja już po prostu skupiałem totalnie i momentalnie. Tu jeszcze jesteście gdzieś. Zaraz to sprawdzę. No nic, tu ich nie ma, no. No to o co kaman? Ja już chyba wszystko tu zrobiłem. Dlaczego nie mogę sobie zejść normalnie? A bo tu, dobra. Ja oczywiście już nie ogarnąłem najłatwiejszej części ucieczki. Dobra. Ja sobie może was minę. Jeśli to będzie możliwe. O, tam nas widzi nas. Co granatami, pizgosz? I tak cię znajdę. Gdzie? Kurde, on tylko by granatami pizgał. No może byś się w końcu jakoś ujawnił. O, i łepetyna, dziękuję. Dobra, lepiej może teraz z karabinem. Nie, prawie bym tu zginął, nie ma mowy. Ja chcę przeżyć. Przeładuj. Tu zwłoki do przeszukania. O, tam nie przejdziemy, jak mi przykro. O, jak mi przykro. Dobra, przeczołgamy się tutaj. Bo inaczej nie da się. No, proszę. Ładnie. Gdzieś na pewno jeszcze strzelają. Idź z tym karabinem. Przeładowuje i nawala jak głupi. No ładnie. I na co było takie twoje strzelanie? Dobrze! I w ten sposób snajper nam ucieka z opałów
świętym miejscu. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka ze Sniper Elite V2. Całkiem przyzwoicie mi poszło. 44 kafle, na bogato. No nic nie znalazłem, ale kto by się tym przejmował. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!